Cześć, witajcie, ja nazywam się oczywiście Hincul i dzisiaj powracamy do trzech odznak. Tak jest, na trzy odznaki, jak wiecie, musimy zdobyć 95% i wielu zarzucało mi, że Hincul, same dziewiątki, same ósemki pokazujesz, a wcale dziesiątek, no to w końcu pokażę wam dziesiątkę. Tak, i to jedną, można powiedzieć, z bardziej miękkich dziesiątek, Leopard 1. Tak jest, Leopard 1. Jeden również z moich ulubionych pojazdów. Tak jak wam już wam mówiłem nieraz, że obecne czasy World of Tanks to nie liczy się tylko praktycznie pancerz, ale mobilność i dobre działo. Tutaj akurat ten pojazd ma to wszystko, ma dobre działo, ma bardzo dobrą mobilność, tak więc naprawdę bardzo przyjemnie się nim gra, aczkolwiek no niestety musimy bardzo uważać na przeciwnika, z tego względu, że no pojazd praktycznie wszystko łapie, nie posiada on pancerza. Powiem wam tylko, na 10 tierze takim pojazdem grać musimy strasznie uważnie grać i zachowawczo. Przykładowo, jeżeli chodzi o kadłub, to jest 70 z przodu, aż 35 boki, jeżeli chodzi o wieżę, jeszcze lepiej, 52 z przodu, 60 z boku, tak więc no słuchajcie, naprawdę tutaj tego pancerza praktycznie nie ma, ale co do działa, mamy bardzo fajne działo, 105, aczkolwiek powiem wam szczerze, że czasami potrafi być fikuśne, że tak powiem, nawet tak jest, nawet tak perfekcyjne parametry, jak działo posiada, potrafi być, kurczę, ta stabilizacja czasami nieciekawa. No i tutaj akurat mamy stabilizację, można powiedzieć, w ruchu dość średnią, aczkolwiek jeżeli chodzi o parametry, no to mamy 1,9 czas skupiania, coś pięknego, naprawdę na 10 tierze przy tym milimetrach działa, czyli 105, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. A druga sprawa, mamy jeszcze celność, czyli 0,30, można powiedzieć, że jedna chyba z lepszych wartości, jeżeli chodzi o pojazdy 10 tieru czołgów średnich. Co dalej? Prędkość maksymalna 65 km na godzinę, bardzo dobra. Tutaj jeżeli chodzi o obroty, mamy 54, obrót wieży 36, tak więc niedużo, dziwne, bardzo dziwne. Jeżeli chodzi o koni, mamy 830 koni, tak więc jest naprawdę fajnie. No i opuszczanie działa nie jest również złe, bo minus 9 stopni. W PTA Leopardzie mamy minus 10 stopni, tutaj mamy minus 9. Zasięg spota 410 metrów, tak więc takie chyba najważniejsze szczegóły, najważniejsze dane powiedziałem wam na temat tego pojazdu. No i teraz co do samej mapy, no to mamy Kitty Mat, pod taką nazwą jest ta mapa. Oczywiście wolałbym zdecydowanie tą normalną wersję. Tutaj na środku te budynki jednak trochę przeszkadzają, zasłaniają i o wiele ciężej nam się gra niż w tej mapie właśnie Cichy Brzeg, która jest na wersji właśnie PC-towej. Nie wiem dlaczego, kurczę, tutaj nam dali takie troszeczkę, można powiedzieć, dziadostwo, no bo zdecydowanie trudniej się gra, ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o flanki, to mniej więcej wszystko tak samo wygląda. Tak więc bitwa w sumie jest dość fajna, bo nie ma zbyt wiele dziesiątek, to jest duży plus. Druga sprawa jest taka, że nie ma artylerii. Ja tutaj zraszowałem sobie tą stroną, oczywiście z pomocnikami. Mam dla was aż 3 dzisiaj filmy, jeżeli chodzi właśnie o wbijanie odznak na tym pojeździe. Z tego względu, że jest to dziesiątka, no i doskonale wiecie, że nie jest wcale tak łatwo wbić się na dziesiątkach. Nie wiem, co ten tutaj tym Sheridanem zrobił, ale no śmieszne. Ale na dziesiątkach, no to pomyślałem sobie, że 3 filmiki akurat będą w porządku. Jednak to ta klasa mistrzowska, najlepsza, 10 tier, także dość wymagająca, szczerze powiem. Kolejnym pojazdem, za jaki się już wziąłem, szczerze powiem, no to jest E50M, tak jest. A druga sprawa jest taka, że E50M jeszcze nie było u mnie na kanale w oku Hincula, tak właśnie. I mam nadzieję, że również pojazd się pojawi w oku Hincula. Leopard 1 był w oku Hincula, tak więc jeżeli jesteście ciekawi tego pojazdu, zapraszam serdecznie do materiału. Aczkolwiek kiedyś doskonale wiecie, że robiłem oko Hincula i nie robiłem tyle testów, tylko po prostu omawiałem pojazdy. A teraz no, staram się po prostu robić dłuższe te materiały. Fakt, jest to bardzo czasochłonne,
ale opłaca się po prostu zrobić testy na mobilność, na pancerz. Naprawdę to pomaga, wiem, że wielu z Was z tego korzysta. Czasami jest tak, że po prostu pojazdy są albo znerfiane, albo buffowane. Pewne wartości zostały zmienione i po prostu musimy wziąć poprawkę na to. Dobra, mamy 6 do 5, tak więc bitwa dość wyrównana. Lecimy dalej, teraz pojedziemy na kolejną flankę. I to mi się podoba właśnie w Leopardzie, że pojazd jest bardzo mobilny. Zawsze możemy zmienić flankę, pomóc drużynie, gdzie potrzebuje pomocy, pomóc naszym sojusznikom. No i akurat właśnie tutaj wracam na bazę. No bo tamta flanka niestety, ale padła. Nie powiedziałem jeszcze w sumie o penetracji, jeżeli chodzi właśnie o to działko. No tutaj jest też dość fajna penetracja, bo mamy 268, 330 na pocisku tym premium. Jest to, można powiedzieć, takie same wartości takie są jak na Leopardzie PTA, czyli na 9 tierze, tak więc bardzo fajne. Tam jedynie 9 różni się tym, że ciut dłużej przeładowuje. Tutaj ten przeładunek mamy troszkę krótszy, wiadomo, jest to 10 tier. Oto to działo musi się czymś różnić. Kurczę, lubię grać, powiem wam, takimi pojazdami z wielkim ryzykiem, z tego względu, że nie posiadając zbyt wiele pancerza, no naprawdę gramy na takim ostrzu noża. A jeżeli nam się uda zniszczyć o wiele twardsze pojazdy, to naprawdę jest niesamowita satysfakcja. Dobra, cały czas bitwa wyrównana, zobaczcie. No, niepotrzebnie mi tutaj wjechał to łapiątko, ale nic, skończył go, to jest najważniejsze. Jedziemy dalej, jedziemy robić swoje. Jeżeli ktoś się zastanawia ogólnie nad linią do Leoparda, czy warto, czy nie warto, no bo oczywiście mamy jeszcze linię E50M, tak? To powiem wam szczerze, że naprawdę warto. Leopard PTA dla mnie również niesamowita maszynka. Zdecydowanie fakt, trudniej się gra Leopardem pierwszym z tego względu, że no, te losowania mamy już z dziesiątkami. Te działa są naprawdę dość potężne, tak więc bardzo, bardzo musimy uważać. Na PTA, na Leopardzie, czyli na tym 9 poziomie, no, tutaj mamy losowania dość fajne, bo i potrafi nas wyrzucić na 7, na 8. Tak więc tam to działo robi niesamowitą robotę. Bardzo dobra penetracja, świetne uszkodzenia, 390 na strzał. Przy niedługim w sumie czasie przeładunku. Dobra, co to jest, ups. Oczywiście najważniejsze jest to, zawsze starajcie się tak grać miękkim pojazdem, bez pancerza, żeby jak najwięcej zatrzymać punktów wytrzymałości. To naprawdę później w dalszej części bitwy zaowocuje. Dobra, jest ta czwórka. O, wziął się, schował, skurczybyk. Dobra, 2 rodzynki zostały. Naprawdę, kurczę, to działo jest bardzo fajne. No mówię, ciut lepsza mogłaby być stabilizacja w ruchu, jak gdzieś tam mamy przy obrocie wieży. Ten czas skupiania 1,9 to również da się odczuć. No na pewno nie jest tak odczuwalny jak choćby nawet właśnie na Chieftainie czy na Fale 215B. Tamte, kurcze, działa te angielskie, brytyjskie są niesamowite, jeżeli chodzi właśnie o ten czas skupiania. Jak dosłownie laser. Laserowe działa. Wejdzie jeszcze w tego? No weszło, dobra. Mamy 6, jest trochę przebić, tak więc jeżeli chodzi o zbieranie punktów do odznaki biegłości, bardzo pomogło na pewno. No i zaraz zobaczymy, co ja tutaj nastrzelałem. 6200 plus do tego 1000 asy, tak więc spokojnie odznaka nam wzrasta. A druga sprawa, no jeszcze nawet M-ka wpadła, proszę bardzo. Tak więc cóż, lecimy z kolejną bitwą. Zobaczymy jeszcze tylko, ile jest, 92%. Tak więc już niedługo
Niedużo zostało, no i teraz mapa Panama, nic innego jak stare Westfield. I szczerze powiem, co do samej mapy, szlak mnie trafia jedynie z tymi kamieniami, z tymi głazami. Kurczę, jeżeli chcemy przejechać na drugą stronę, jest to denerwujące, to na pewno. I dlatego zdecydowanie chyba jednak Westfield jest dla mnie fajniejszy w tej wersji, niż akurat tutaj ta mapa Panama. Mamy akurat szturm. Też dobre losowanie, niewiele dziesiątek. Dobra, jedziemy. Tak myślę, gdzie by tu pojechać? No na górkę. Na górkę jakbym pojechał, słuchajcie, na prawą stronę. Jest trochę lipa, bo drużyna przeciwna ma szybszy start. Oni tam będą pierwsi, no i może być ciężko. Tak więc pojedziemy na razie tutaj. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bo zobaczcie, zanim my dojedziemy tam na górkę, to drużyna przeciwna już tam będzie na pozycjach. Tak więc musicie zawsze zwracać uwagę, jaki to jest tryb, bo jeżeli jest to bitwa standardowa, no to wtedy mamy prawie równe szanse, tak? Zobaczcie, już tam jest light i teraz nasi, jeżeli będą chcieli podjechać na tamtą flankę, będzie im bardzo, bardzo ciężko. Już nieraz widzieliście, zresztą pokazywałem wam bitwy, choćby nawet ostatnio na Skorpionie G, gdzie tutaj akurat, gdzie nasza drużyna stoi na B7, gdzie akurat właśnie broniliśmy tej flanki. Na szczęście się udało. No zobaczymy, jak w tej bitwie wyjdzie. Doskonale wiecie, że grając na 10 poziomie, jeżeli próbujemy wbijać odznaki biegłości, no to jeżeli nic nie zrobimy albo mało zrobimy w bitwie, no to jest kiepsko, bo wtedy te procenty nam naprawdę spadają niemiłosiernie. Dobra, pojechał tutaj, widzę gościu, bardzo dobrze, będzie ich podświetlał. Tak więc jak będą próbowali podjechać, to ja sobie tutaj ich wezmę na cel. A ja jeszcze tutaj, kurczę, nikt nie pojechał właśnie na E6 mniej więcej, w tą pozycję, szkoda. Dobra, jest pierwszy gagatek. Jest ta czwóreczka. No mógłby ktoś tutaj, kurczę, pojechać na F7 mniej więcej, tutaj w tą pozycję. Też tam dość często pojazdy właśnie stają. Akurat nikt od nas nie pojechał w tamtą stronę. A gdzie jest nasz light? Aha, light walczy tam. No i zobaczcie, już tam ta flanka jest, można powiedzieć, przepchnięta. Dobra, coś mamy. Jest typek. Jeżeli chodzi o wyposażenie, tutaj maksymalne, można powiedzieć, jeżeli chodzi o spot, czyli optyka, dodatkowo jeszcze stabilizator pionowy i dosyłacz bez wentylacji. Można było zamontować wentylację zamiast optyki, ale mówię, grając takim pojazdem bez pancerza, no to jednak ta optyka przydaje się, szczerze wam powiem. Dobra, ja to skończę tego typa. Widzę, wynik jest w miarę ok. 4 do 1, choć tamta flanka zaczyna padać, dlatego musimy tutaj przyspieszyć. Już jest 5 do 2. Ups. No i będzie fail. No nic, poleżymy. Na szczęście nic. Oho, dobra, coś strzeliło. E4. No niestety, tak się czasami zdarza. Dobra, jedziemy dalej. Jest typek. Nie chciałbym dostać chociaż buły od tej E4, to mnie najbardziej martwi. No bo jednak za te 800 z groszem czy 900 dostać, no to szkoda by było. Ale widzę, drużyna przeciwna jest chyba cała po tamtej stronie, bo nikt mnie w plecy nie bije. Nikogo tutaj nie ma, to jest dobry znak. Ups. Nie weszło. Dobra, na skończenie z gościu. No, niepotrzebnie to przyjąłem, ale jest dobry wynik, 8 do 4, 9 do 4. No i tu została czwórka. Dwa pojazdy zniszczone.
Na razie tylko 8 przebić, tak więc niedużo. Musimy to trochę nadrobić. Ach, nie weszło. Dobra, no drużyna przeciwna trochę dała tyłka z tamtą flanką. No ale nic, 4 pojazdy zostały. Strasznie długo tam się bawili na tamtej flance przeciwnicy, nie wiem co oni tam robili. Dobra, jest obiekt 140. No, come on. Ja potrzebuję tutaj uszkodzeń, a nie kurczę asyst. Dobra. Jedzie gościu bokiem. Nie mam fajnie nie mam spota. Pojazd też w miarę fajne ma camo. Ja tutaj jeszcze mam chyba dość fajną załogę. Są na pewno ze 2 perki na kamuflaż, tak więc na pewno to też pomaga. No dopiero teraz zaczęli raszować, zobaczcie, ale już chyba za późno. To taki łabędzi śpiew. No chodź, 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 chodź. Dobra. Jest 5. Zostało jeszcze 3. Jak wiecie, dzisiaj już zaczął nam się event ten halloweenowy, jeżeli chodzi właśnie o zdobywanie pojazdów. Tam widziałem, wielu z was pisało w komentarzach pod wczorajszym moim filmem, że musimy nazbierać 1 200 000 expa, coś takiego. Nie, nie, słuchajcie, to jest tylko 350 tysięcy i szczerze powiem, ja dzisiaj pograłem chyba 4 czy 5 bitew i nazbierałem około 15 tysięcy. Tak więc mamy naprawdę dość sporo dni. Można, jeżeli nie uda nam się wbić już tych nawet 350, to zawsze możecie zdobyć wilkołaka, czy tam panterkę, czy coś innego. Zawsze jakiś tam pojazd uda wam się na pewno, o proszę, odbiłem, uda wam się zdobyć. To nie jest jakieś nie wiadomo co. A wiem, że nawet co niektórzy dzisiaj powbijali 80 tysięcy, tak więc słuchajcie, na upartego praktycznie przez 5 dni można bez problemu to wbić. Tak więc to nie jest jakaś tragedia. Dużo tutaj chyba nie zrobiłem, 4600 plus asysty, ale 8 zniszczonych, gdzie mamy też medal Radleya Waltersa, 93%. Dobra, lecimy dalej z kolejną bitwą i to będzie już ostatnia. Oczywiście jest MK. Tym razem bitwa również na bardzo dobrej mapie dla takiego pojazdu. Piaszczysta rzeka, mapa otwarta, mamy mobilność, mamy dobre działo, tak więc mam nadzieję, że uda się już wbić. Aczkolwiek no, dziesiątek jest dość sporo, można powiedzieć pół na pół, pół dziewiątek, pół dziesiątek. Ale na co muszę uważać? 2 gwiazdy, no bo tak słuchajcie, dostać od takiego czegoś na samym początku bitwy, to później doskonale wiecie, że jest lipa. Jaćka kolejna, Sheridan, no nie wiadomo na czym on gra. Na te lighty musicie strasznie uważać, bo kurczę, czy to te Sheridany, czy inne dziadostwa grają na trollach czasami, no i też można miękkim pojazdem nieźle dostać. Dobra, ja pojadę na środek tutaj, zobaczymy jak nasza drużyna się rozjedzie. Co do ogólnie do wyglądu pojazdu, bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie jest zrobiony model. Ta prędkość maksymalna, zobaczcie, naprawdę momentalnie ją jesteśmy w stanie rozwinąć. No zobaczcie, co nasze ciężkie czołgi robią. Fakt, te 2 lighty tutaj trochę tak niepotrzebnie jadą we dwóch, jeden mógł pojechać na drugą flankę, ale drużyna, no zobaczcie jak oni grają. Po pierwsze, ja tutaj nie mam wsparcia, stoją przy bazie, znaczy przy bazie, przy respie. Nie wiem co tu się od Janie Pawła.
No nic, kurde, już widzę, że nie będzie zbytnio ciekawa bitwa. Dobra, ja na razie stąd muszę uciekać, wycofać się delikatnie. Zobaczymy, jak tutaj drużyna przeciwna nam się rozjedzie. No, zobaczcie, druga flanka kompletnie odpuszczona. Nikt nie pojechał na tamtą stronę i to będzie... No lipa, bo są dwie artylerie. Te arty będą tutaj miały, można powiedzieć, rzeźnie winiątek. Ach, nie weszło. No i właśnie to jest to, niby tam ten czas skupiania, celność jest bardzo dobra, ale czasami ta stabilizacja działa nie jest taka, jak powinna być. Dobra, tu jest heavyk. No tamta flanka jest zupełnie odpuszczona. Nie wiem, co oni robią. Jeszcze żeby tutaj puszowali, to by było dobrze, a kurczę, nikt tutaj nie atakuje. Lighty jadą na heavyka, no pięknie. A co te ciężkie robią? Tak w ogóle. Dobra, tam jest gwiazda. No nie chcę ryzykować, nie chcę na niego wyjeżdżać, bo jednak kurczę, za ponad 600 by mi tutaj przyfasolił. Tego lighta bym tutaj pacnął, ale też gdzieś jeździ gościu się chowa. Dobra, gościu chyba zrezygnował i ucieka. No to chyba raczej nie ucieknie. Dobra. Ojojojojoj, jak tam raszują tamtą flankę. No i teraz nie wiem, kurczę, gdzie jechać. Tutaj z tym heavykiem się bawią nie wiadomo ile. Dobra. Nie wygląda to zbyt dobrze. Dobra, nie ma tego lighta, to jest dobrze w sumie. Ale ktoś mógłby podświetlić tamtą stronę, kurde. Zaraz mi się wydaje, że oni się stamtąd wyleją, no bo tutaj zbytnio ich nie ma. Skończyli tego heavyka, skończyli, dobra. No i dawać tymi lightami, chociaż nie, jeden został. Mógłby tutaj gościu podjechać i świecić, a on stoi na górce. Dobra, jedzie Jaćka, jest WZ, no jest ich tam sporo. Trochę za dużo. Dobra, już się wylewają. Najpierw Conquerora, mam go bokiem, tak więc dla mnie teraz najważniejszy każdy jeden strzał, z tego względu, żeby już skończyć. Tam miałem chyba 94 i 5 chyba do końca do wbicia, tak więc no każdy jeden strzał się liczy. Oczywiście celny strzał. Ech, poszło na gąski. Jest Jadwisia. 4 do 7. Nieciekawie. A, się zatrzymał. Już jest 4 do 9. Uch, ładnie wutek dostał. Aha, i po wuteku, dobra. Tu mam snajpera, a chyba E75, jak się nie mylę. No nie fajnie. No ja jeszcze postaram się coś tutaj nastrzelać, kurczę, chociaż żeby wbić już właśnie te 95%. No ale... Dobra, jest Jaćka. Coś mi kiepsko losuje. 359. Uch. No, 352, co jest?
Średnie mam, powinienem mieć 390. No i nie wiem, gdzie tu jechać. Na pewno jak na dół zjadę, wyjadę na Jaćkę. Dobra, na szczęście gwiazda nie trafiła. Ciągle żyję, ciągle strzelam, to jest dobrze. Co tu jeszcze mamy? Jestem 103, jedzie Jaćka. No, w każdym razie Jaćkę i tak już mnie pewnie tutaj pogrzebie. Ops. Jak nie Jaćka, to gwiazda. No proszę bardzo, nie wylosowało jej. Na szczęście. No i dobra. Szkoda, szkoda. Można było jeszcze tutaj sporo nastrzelać, sporo ich tutaj było. Mogłem zdecydowanie szybciej wycofać się i próbować jechać na drugą flankę zupełnie. No ale słuchajcie, myślę, że jak miałem 94,5, myślę, że tutaj już bez problemu powinno wskoczyć. Jest 7 asyst, 13 przebić. Tak więc no zobaczymy. Dobra, jest lajcik. No kiepsko, naprawdę nasza drużyna kiepsko zagrała. Nikt nie pojechał na drugą flankę. Nie wolno czegoś takiego robić. Niestety zostawiać drugiej flanki i jechać wszyscy na jedną. No chyba, że jest naprawdę dość spory rush, a nasi stali sobie gdzieś tam z tyłu i wyszło jak wyszło, no niestety. Prawie 5000, łącznie z asystami ponad 5 i mamy trzecią odznakę na Leopardzie 1. Tak więc cóż, tak się prezentuje wbicie trzeciej odznaki na Leopardzie 1. Oczywiście Wam dziękuję za uwagę i to by było wszystko z mojej strony. Do usłyszenia, hej!